Identyfikator podmiotu. SCP-PL-126. Klasa podmiotu. Bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-126 należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, dostosowanym do wymiarów obiektu, jednocześnie umożliwiającym swobodne przeprowadzanie procedur testowych oraz konserwacyjnych. Prawa dłoń obiektu musi być skryta sarkofagiem z wytrzymałego na uszkodzenia materiału. Sarkofag może być otwierany tylko za zgodą pracownika, posiadającego 5 poziom upoważnienia. Przewiduje się wyjątkowo surowe reprymendy dla personelu, który dokona nieupoważnionego użycia obiektu. Decyzją kierownika projektu obiekt został przeniesiony dnia 16 października 2016 roku do wymiarowej strefy przechowawczej 02, gdzie obecnie pozostaje w zabezpieczeniu. Wymagania kadrowe. Zgodnie z rozporządzeniem kierownika projektu, rozporządzenie nr 1305H2 z dnia 12 października 2016 roku wprowadzono rygorystyczne wymagania odnośnie dostępu poszczególnego personelu do określonych elementów obiektu. Informacje pozyskane od dnia rozporządzenia oraz wybrane dane sprzed daty wymienionej udostępnione są jedynie dla personelu z poziomem upoważnienia 5 lub w przypadku konieczności dla wskazanych osób posiadających 4 poziom upoważnień. Równocześnie jedynie wymienione kadry upoważnione są do przeprowadzenia ingerencji w SCP-PL-126-1 oraz przeprowadzania badań nad wymienionym. Personel posiadający poziom 3 jest upoważniony do wglądu wskazanej części poniższego dokumentu oraz może prowadzić, wykonywać badania dotyczące samej struktury i działania obiektu SCP-PL-126. Opis. SCP-PL-126 to rzeźba przedstawiająca postać mężczyzny o dobrze zbudowanej, umięśnionej posturze, noszącego standardowy strój robotnika z połowy XX wieku. Postać przedstawiona jest w proporcjach 2:1 względem zwyczajnych rozmiarów człowieka. W lewej dłoni dzierży masywny młot kowalski, natomiast prawa jest wyciągnięta w geście powitalnym. Analiza nie wykazała nieprawidłowości w budowie posągu. Materiał budulcowy cechuje niezwykła twardość, osiągająca 7,4 punktów w skali Mossa, mimo iż fizycznie przypomina szarą odmianę marmuru. Rzeźba stoi na kwadratowym cokole wykutym z tego samego materiału, o długości boku 90 cm. Na cokole wyrzeźbiono frazę Zdrasfujet Gospodin, po polsku Niech żyje Pan. Za sprawą dotknięcia prawej dłoni rzeźby, obiekt jest zdolny do przetransportowania danej osoby do wymiaru oznaczonego jako SCP-PL-126-1, rzeczywistość Epsilon Gamma 11. Przeniesienie następuje nagle, towarzyszy mu dźwięk przypominający wydmuchiwane powietrze pod dużym ciśnieniem oraz krótkotrwały błysk jasnego białego światła. Analiza termowizyjna nie wykazała zmian w temperaturze obiektu ani otoczenia. Błysk rozprzestrzenia się maksymalnie na odległość 3 metrów, po czym światło gwałtownie traci na jasności. Miejscem docelowym teleportacji są opustoszałe ruiny budynku nieznanej funkcji, w którym znajduje się obiekt identyczny do SCP-PL-126. Powrót do miejsca początkowego następuje w ten sam sposób, co przeniesienie do wymienionej alternatywnej rzeczywistości. Przenoszenie następuje tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu fizycznego jednostki ludzkiej z prawą dłonią rzeźby. Przenoszenie przedmiotów jest możliwe nawet w przypadku obiektów wielkogabarytowych. Jedynym warunkiem jest kontakt bezpośredni osoby z przenoszonym obiektem. Należy liczyć się z tym, iż po przeniesieniu osoba oraz ewentualny obiekt będą znajdować się w identycznym położeniu względem rzeźby, jakie miało miejsce w pozycji początkowej. SCP-PL-126-1 jest alternatywnym wszechświatem będącym niemalże identycznym do naszej rzeczywistości. Alternatywną Ziemię charakteryzuje istnienie jedynej jednostki państwowej, zwanej Związek Socjalistycznych Republik Ziemskich, której ideologią główną jest doktryna komunistyczna. Charakterystyka społeczna. Społeczeństwo zamieszkujące SCP-PL-126-1 wyróżnia wiele nietypowych cech. Wygląda na to, że żadna osoba nie przywiązuje jakiejkolwiek uwagi do podstawowych związków i wartości rodzinnych. Wręcz przeciwnie. Wszyscy traktują siebie nawzajem z wielkim szacunkiem i oddaniem. Ludzie nie posiadają jakichkolwiek dóbr prywatnych. W infrastrukturze miejskiej znajdują się przede wszystkim domy otwarte, gdzie mieszkańcy mogą spędzać dowolną ilość czasu w dowolnym miejscu. Nie wynikają jednocześnie z tego żadne konflikty.
Samo społeczeństwo wydaje się być nader pokojowe. Organy porządkowe nie istnieją. Między poszczególnymi jednostkami nigdy nie dochodzi do konfliktów. Podział wartościowy jednostek nie ma miejsca. Głównym i najważniejszym elementem życia społecznego jest praca, którą wykonuje każdy i równocześnie wszyscy są oddani swoim obowiązkom, mimo jednolitej zapłaty, bez względu na wykonywany zawód. Należy przytoczyć, że jako zapłatę wydaje się specjalne bony, niemalże identyczne do znanych kartek, dzięki którym można nabyć wszelakie potrzebne przedmioty oraz żywność. Interesującym faktem jest to, że obywatele najwyraźniej nie czerpią korzyści z posiadania nadmiernej ilości danego towaru. W przypadku nadwyżki oddają je osobom z niedostatkiem lub do specjalnych punktów zbiórki. Pojęcie handlu jest niestosowane. Obrót towarami opiera się na bezpłatnym dostarczaniu ich do wyznaczonych punktów oraz między różnymi miejscami na świecie. Ze względu na brak zainteresowania zyskiem oraz nieużywaniem środków płatniczych, rozwojowi uległo wiele gałęzi gospodarki, transportu oraz technologii. Szacuje się, że Ziemia w SCP-PL-126-1 jest o 30 lat do przodu w stosunku do naszego społeczeństwa. Aczkolwiek technologia skupia się najbardziej wokół przemysłu produkcyjnego i wydobywczego. Warto zaznaczyć, iż językiem międzynarodowym jest forma rosyjskiego z nieznacznymi zmianami gramatycznymi i leksykalnymi. Pozyskane dotychczas informacje wskazują, iż w roku 2001 według kalendarza obowiązującego w SCP-PL-126-1 doszło do tzw. Wielkiej Rewolucji, w której wyniku miejsce miało całkowite usunięcie ustroju kapitalistycznego oraz nierówności społecznej, jak również zapoczątkowania ogólnoświatowego zapanowania ideologii komunistycznej. Miano wtedy dopuścić się profanacji szczątków wszystkich przywódców reżimów komunistycznych, argumując to ich zepsuciem pokusą zysku osobistego oraz zniszczeniem dobrego imienia komunizmu. Podczas rewolucji miało miejsce także tajemnicze zdarzenie znane jako Zachodnia Czystka. Co ciekawe, w posiadanych źródłach historycznych, oprócz opisania pozytywnych skutków oraz powszechnego wychwalania, nierzadko uważanego za komiczne, nie zawarto szczegółów Wielkiej Rewolucji, aczkolwiek można wywnioskować, że miała ona charakter gwałtowny i stosunkowo szybki. Prekursorem Wielkiej Rewolucji oraz znaczącą osobistością miał być niejaki gospodin, nieznany z imienia oraz nazwiska mężczyzna, za którego sprawą doszło do rewolucji i której był czynnym członkiem oraz najprawdopodobniej przywódcą. Gospodin, z racji swej znaczącej roli w rzeczywistości Epsilon Gamma 11, został oznaczony desygnatem SCP-PL-126-2. Fizycznie przedstawiany jest jako dobrze zbudowany, umięśniony, krótko ostrzyżony, noszący strój robotnika. Atrybutami tej osobistości jest często dzierżony przez niego sierp oraz młot lub masywny czerwony sztandar, czyli standardowe symbole komunizmu. SCP-PL-126-2 jest uosobieniem idealnego robotnika, co podkreślać ma m.in. noszony przez niego strój oraz przedstawienie go jako czynną osobę pracującą razem z ludem. Gospodin przedstawiany jest na wielu plakatach oraz pomnikach, zazwyczaj w dumnych pozycjach, bądź ukazujących czynności podczas pracy, jak i typowo propagandowe. Wyciąganie ręki do innej osoby, prezentowanie swych atrybutów. Według propagandy, gospodin, jak wspomniano wyżej, pracuje razem ze społeczeństwem oraz podróżuje po świecie, spotykając się z ludem i doglądając skutki wywołanej przez siebie rewolucji. Praktycznie każdy obywatel pragnie w znacznym stopniu spotkać się z tym osobnikiem. Pozyskane dane nie pozwalają ustalić pochodzenia i życiorysu gospodina. Najprawdopodobniej są one niedostępne bądź celowo ukrywane. Równocześnie sama postać jest tajemnicza swoją egzystencją. Nie wiadomo, czy jest on samodzielnym przywódcą, czy wyręcza się pomocnikami. Aparat propagandowy przeprowadzony przez samo społeczeństwo skutecznie rozprzestrzenia wizerunek gospodina i nieustannie buduje jego legendę opartą na pracy, wytrwałości oraz pragnieniu dobra całego społeczeństwa z punktu widzenia prostego robotnika. Niemniej jednak, sami obywatele nie stoją za przeprowadzeniem kampanii propagandowej, a ona sama jest najwyraźniej odgórnie sterowana przez nieznane jednostki. Pozycja fundacji oraz skuteczne zatajanie istotnych faktów Epsilon Gamma 11 nie pozwoliło ustalić źródła działań propagandowych oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych. Ich istnienie jest praktycznie niewykluczone. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie przedstawienia gospodina ukazują jedynie proste zarysy jego twarzy. Dodatek. Według rozporządzenia kierownika projektu zdecydowano, aby ingerencja fundacji w społeczeństwo Epsilon Gamma 11 była ograniczona do niezbędnego minimum, ze względu na wartość badawczą płynącą z obserwacji
samoistnie rozwijającego się społeczeństwa. Rzeczywistość Epsilon Gamma 11, zwana poniekąd Związkiem Socjalistycznych Republik Ziemskich, wywoływała wiele pytań i kontrowersji, zarówno wśród personelu pracującego przy pozyskanych przez agenturę danych, jak i u wysyłanych tam ludzi, widzących na własne oczy utopijne społeczeństwo. U zwykłych laików oraz o dziwo uczonych ludzi komunizm kojarzy się tylko z niewolą i morderstwami. Są zbyt ślepi i naiwni, aby poznać swego wroga, dowiadując się, że komunizm w przeciwieństwie np. do nazizmu jest ideologią utopijną. Założenie bezklasowego, równego sobie społeczeństwa, gdzie nikt nie posiada nic na własność, przez to nie ma zazdrości i wyzysku, wygląda całkiem dobrze. Ma to także swoje ciemne strony, jak na przykład całkowity brak więzi rodzinnych, czy wspólne dobro sięgające nawet w sferę kochanków, co kojarzy się ze zwyczajnym nierządem. Mimo wszystko, jest to pewna wizja utopii. Niestety, komunizm ma to do siebie, iż wygląda dobrze jedynie na papierze. I tylko na papierze. Zakłada on istnienie społeczeństwa pozbawionego podstawowych czynników ludzkich, płynących z natury, jak i etyki. Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: komunizm bez totalitaryzmu jest piękny, ale niemożliwy. To prawda. Wszelkie próby wprowadzenia tej ideologii w życie nie mogą się dobrze skończyć. Ludzie nigdy nie oddadzą dobrowolnie ciężko zapracowanych dóbr, aby rozdać je innym. Nie porzucą także swych rodzin, ani nie oddadzą przedmiotów, do których są przywiązani. To część naszej egzystencji i nie może zostać w żaden sposób usunięta. W przypadku Epsilon Gamma 11 mamy coś zaprzeczającemu słowom napisanym wyżej. Ludzie nie patrzą na to, kto jest kim dla kogo. Wszyscy są towarzyszami, pracują dla dobra całej ludzkości za wynagrodzenie przypominające racje wojskowe. Ciężka praca nie jest niczym wynagrodzona, jednocześnie nie ma czegoś takiego jak gnuśność. Praca to najważniejsza część życia tych ludzi. Oni nie patrzą jak, co i gdzie. Najważniejsze jest to, aby wszyscy mieli się dobrze. Nikt nie ma ochoty ani czasu na sprzeczki, zazdrość, wojnę. Pokój i dobrobyt panujący w każdym miejscu na alternatywnym globie cieszy oko, lecz jednocześnie daje do myślenia. Jakim cudem? Wielka rewolucja to coś, od czego wszystko się zaczęło. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co miało miejsce w tamtym czasie. Wygląda to tak, jak gdyby ktoś celowo usunął z kart historii wszystkie fakty, pozostawiając jedynie typowo propagandowe wychwalanie i wielkość skutków. Od razu pojawia się postać pana gospodina. Swą legendą zaćmił nawet sławę Lenina, gdyż ten zaprowadził komunizm na całym świecie z pozytywnym skutkiem. Osoba tajemnicza, jednocześnie popularna tak bardzo, że wszyscy chcą go spotkać. Gospodin pracuje razem ze społeczeństwem. Jednakże to wszystko. Wiemy tylko, że pracuje. Gdzie? Nie wiadomo. I co dziwota, nikogo to nie obchodzi. Gospodin odwiedza ludzi. Tłumy wiwatujące mu można porównać do znanym nam przyjazdom papieża do jakiegoś miejsca. Jednakże w tym przypadku zwolenników jest więcej. Gospodin w swym wymiarze jest niemalże bóstwem. Ludzie myślą o nim jak o jakimś bogu, mimo że wszyscy są ateistami. Interesujący jest fakt, że mimo publicznych informacji o odwiedzinach owego człowieka w danym rejonie świata, agenci znajdujący się tam nie zgłaszali jakichkolwiek większych skupisk ludzkich, ani niczego, co mogłoby świadczyć o przyjeździe największego z robotników. Równocześnie pan gospodin to idealny przykład postaci propagandowej. Jego przedstawienia są niemalże komiczne, przypominające plakaty w sowieckiej Rosji. Ludzie traktują je niemalże do bólu poważnie. Samo społeczeństwo jest samo w sobie dziwne. Ta nazwa jest jak najbardziej odpowiednia. Wydaje się, mimo wyraźnie pokazanego przypadku, że to, co ma miejsce w Epsilon Gamma 11, jest niemożliwe, nienaturalne. Ludzie nigdy by nie zrobili czegoś takiego z własnej woli. I wygląda na to, że nie robią. Ludzie wydają się szczęśliwi, nie zważają na nic, co się dzieje wokół nich. Są zajęci pracą i zachowaniem dobra całego społeczeństwa. Agenci po wielu obserwacjach z aktorską precyzją wtopili się w tłum. To, co zobaczyli, przyrosło nasze oczekiwania. Ci ludzie nie są szczęśliwi. Mimo uśmiechów na twarzach i zadowolenia towarzyszącemu każdemu, wiele razy agenci zgłaszali zauważenie dziwnych zachowań. Zaczęło się od momentu, gdy jeden z pracowników, wyrabiających sporo ponad normę, poszedł po odbiór swych racji. W punkcie dostarczania towarów, po otrzymaniu odrobiny jedzenia i innych przedmiotów, uronił łzę. Wyglądało to co najmniej dziwnie i niepokojąco. Osoba zadowolona z życia, z uśmiechem na twarzy, zaczyna łkać. Warto wspomnieć, iż ów mężczyzna nie miał ręki. Stracił ją w trakcie pracy.
Podobne przypadki były coraz bardziej zauważalne. Agenci po czasie czuli się jak w szpitalu psychiatrycznym bądź w akcji zakazanego horroru. Stosunki ojciec-syn, identyczne co znajomy-znajome, bezmyślne patrzenie, jak matka kopuluje jednocześnie z trzema mężczyznami. Dobro wspólne. Te żywe powłoki w kształcie człowieka skrywają w środku duszę torturowaną niemożnością podejmowania żadnych działań. Wydawało się czasem, że słyszalne są krzyki i jęki wzywające pomocy. Ci ludzie nie robią tego z własnej woli. To bezmyślne zombie ze stłumioną i zniewoloną świadomością, niczym w piekle na ziemi. Jak to możliwe? Gospodin. W jaki sposób jedna osoba zdołała coś takiego osiągnąć? Wydaje się to niemożliwe, ponieważ jest niemożliwe. Miesiące badań, obserwacji, wniosków, nerwów. Wszystko to nie poszło na marne. Odkryliśmy ukrywaną przed zniewolonym społeczeństwem prawdę, przelewającą piekielną czar pełną goryczy ludzkich cierpień. Gospodin nie jest człowiekiem. Zatem, co skrywa się za mianem gospodina? Nie jest to człowiek. Zarówno nie jest to także grupa ludzi, bynajmniej nie mała. Ale to także nie jest to. Prawda jest naprawdę szokująca. Gospodin to stacja kosmiczna. Nie wiemy kto ani kiedy ją zbudował. Nie wiemy o niej samej nic. Nasz gospodin jest jednakże niezwykłym osiągnięciem technologicznym. Napędzany jest nieznanym nam bardzo wydajnym źródłem energii. Ale to nie jest najważniejsze. Gospodin okrywa całą planetę dziwnym promieniowaniem. Przypomina to mikrofale, ale ich struktura i właściwości są nie do końca zrozumiane. Stacja wyprała mózg wszystkim niewinnym mieszkańcom planety. Tylko w ten sposób udało się osiągnąć społeczeństwo utopijne. Jednocześnie wiemy także, co stało się z Ameryką. Wiemy, iż jest to synonim wroga komunizmu w czasach zimnej wojny Nemezis. Ameryka została zbombardowana taką ilością ładunku, że został tylko archipelag zalany wodą. Jakiego ładunku? Nie wiemy. Nie wygląda to na bombardowanie nuklearne. Nie ma żadnych śladów promieniowania ani skutków pośrednich, jak oczekiwana ogromna w swych rozmiarach chmura pyłu zakrywająca Ziemię. To nasza zachodnia czystka. Stolica kapitalizmu unicestwiona. Wielka rewolucja to nazwa zniewolenia wszystkich ludzi. Zakładamy, iż miało to miejsce w ciągu jednego dnia. Nieważne w jakim jesteś miejscu, gospodin i tak cię dopadnie i wybierze mózg na miejscu. Promieniowanie najwyraźniej sięga daleko w głąb planety. Wiemy, że słabnie i zanika wraz z głębokością, lecz bezpieczna przestrzeń jest nieosiągalna dla ludzi. Agenci, którzy zostali wysłani do Epsilon Gamma 11, także są poddawani właściwościom gospodina. Niemniej jednak jest to działanie osłabione. Możliwe, że promieniowanie po rewolucji osłabło, bądź inny nieznany nam czynnik ma wpływ na spowolnienie procesu komunizacji. Zapewne pochodzenie z innej rzeczywistości odgrywa tu swoją rolę. Wysłaliśmy pracownika klasy D. Miał on zostać w ZSRZ tak długo, aż nie zostanie całkiem zniewolony. Po 19 dniach straciliśmy go. Wiemy już, na jak długo możemy sobie pozwolić na przebywanie w tym popierdolonym świecie. Istnieje jeszcze jedna interesująca rzecz. W tym świecie nie ma anomalii. Skąd to wiemy? Odnaleźliśmy nasze placówki. Prawdopodobnie historia tego świata była do czasu pokryta z naszą, z wyjątkiem budowy gospodina. Obiekty anomalne zniknęły. Nic po nich nie zostało. Same placówki są opustoszałe. Prawdopodobnie nasze alternatywne wersje pracują teraz w jakiejś hucie albo kopalni. Dla testów sprawdziliśmy kilka sztuk SCP-PL-009. Stwory od razu po teleportacji znieruchomiały i rozpadły się w proch. Dosłownie. Powtórzyliśmy to jeszcze z innymi obiektami mogącymi być zniszczonymi bez strat. Zapożyczyliśmy trochę od Anglików, tu od Francuzów, tu od Niemców. Wszystko kończyło się tak samo. Prawdopodobnie promieniowanie w jakiś sposób niszczy te anomalie. Ten, kto stworzył gospodina, jest szalony i do bólu genialny. Jednocześnie doskonale wie o anomaliach i poznał sposób, w jaki je zniszczyć. Zaprowadził tym samym utopię na Ziemi. Jednakże pozostaje tajemnicą jedna rzecz. Dlaczego odpowiednik SCP-PL-126 nie został unicestwiony? Możliwe, że obiekt nie jest w rzeczywistości anomalią, lecz działa wykorzystując prawa fizyki do granicy bólu. Bądź celowo jest unikane. Tylko dlaczego? I nie wiadomo także, dlaczego obiekt znajduje się w ruinach. Czyżby to naprawdę alternatywna strefa druga? Plan budynku i lokalizacja nie odpowiadają temu twierdzeniu. Pozostaje to dotychczas tajemnicą. Niepokojący jest także inny fakt. Pracujemy w ZSRZ prawie 2 lata. Gospodina poznaliśmy 8 miesięcy temu. Tydzień temu zaczął się przemieszczać.